Marian, kiedy Cyberinfo? Marian, kiedy Cyberinfo? Marianie, zrób Cyberinfo pod mostem. Także witam Was serdecznie, dziś tak bardziej pod mostem. Za chwilę Cyberinfo, a teraz tradycyjnie przerywnik. Marianie, jaki jesteś, gdy nie jesteś Cybermarianem? Pozdrawiam z Opola. No, pozdrawiam Opole, rodzinne strony. No, słuchajcie, kiedy nie jestem Cybermarianem, no to jaki jestem? Jestem taki, no, raczej normalny. Można by powiedzieć, że taki przeciętny. Na tyle przeciętny, że jak pojawiam się w jakimś większym skupisku ludzi, no to nikt mnie nie poznaje. Nikt nie zaczepia. I tak sobie idę, i tak się snuję. Jestem na tyle przeciętny, że ta moja przeciętność jest tak przeciętna, że przeciętny człowiek mnie przeciętnie nie zaczepi. I tak dalej idę i się snuję. I stoję sobie i tak nic, i idę. Dalej idę i nic. Czas na reklamę. Czy twoje życie jest szare i ponure? Wszyscy wokół ciebie są obojętni? Nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Czas to zmienić. I już są. Jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Cybergały. Wystarczy tylko, że je założysz, a wszystko wokół ciebie nabierze kolorów. Gdziekolwiek się w nich nie pojawisz, wywołasz szaleńczy uśmiech i niepohamowaną radość. Zamów już dziś Cybergały! Marian, nagraj jakiegoś pranka. Pozdrawiam. Ja nie jestem dobry w prankach. W prankach i firankach. Wartenka tu ja nie jestem! What you do? Jesteśmy w silniku turbowentylatorowym. A to jest Cyberinfo! Drogi Marianie, gdybyś miał poprowadzić swój kanał wraz z dowolną osobą, kogo byś wybrał? No, słuchajcie, wydaje mi się, że na pewno byłby to jakiś youtuber. No bo wiecie, już jakieś doświadczenie i tak dalej. Ale który to byłby youtuber? Jak by się nazywał kanał? Co byśmy tam robili? Zrobiłem mały casting. Kanał nazywałby się Cyber Janek Kraft. Kanał nazywałby się, nie wiem, Cyber Wapniak i nagrywalibyśmy tam przede wszystkim Minecraft. Więc myślę, że w Cyber Izaku otwieralibyśmy skrzynki ze sławnymi osobami, które nie są wcale sławne, tylko są przebrane. Wiem, że byśmy dostawiali ludzi, trawowalibyśmy ludzi na green screenie. No, Counter Strike'a, openingi skrzynek też musiałyby się tam znaleźć. A w skrzynkach byłyby cybergały? Nie, byłyby cyberitemy, byłyby cybernoże i cyberkarabiny. Ja też. Dokładnie. Jestem Cyberinfo! Ja myślę, że idealnie, gdybym miał zrobić kanał z Cybermarianem, byłoby połączenie nazwy Cyberpogoda z Ognińskim. W sumie Cybermartin.
Cybermonster. Nie ma czegoś takiego jak kanał zapowiadający pogodę na YouTubie. I wiadomo, że byłby o makijażu takim. Efekty specjalne Cybermariana i mój naprawdę sarkastyczny humor. Cyber Saddam. Randall i Marian niszczą świat i to byłaby wielka zagłada, hardcore. Na kanale poznawalibyśmy nowe gatunki zwierząt. Juhu! Cyber Rawgor Marian TV. Nazywałby się Cyber Inaczej i opowiadalibyśmy o książkach. I nie wiem, może jakieś pranki w okularach i w wąsach. Fajną nazwą na to wszystko byłaby kwestia coś w tym stylu jak cyberrojki i byśmy po prostu cyberkisiel. W śmieszny sposób przedstawiali jakąś charakterystyczną, najbardziej rozpoznawalną cyberkloc, cechę konkretnej gry komputerowej. Myślę, że byłoby fajnie i rzetelnie. Cyberbzdura, jakbyśmy robili bezsensny temat muzyki i oczywiście zwiastunów filmowych. Jakbyśmy mieli razem prowadzić kanał z Marianem, to by się nazywał SK Marian KF i byśmy razem zgłębiali genezę powstania kucyków Pony. Dziękuję. Cyber bez cenzury, bo wtedy na przykład moglibyśmy robić coś, czego obaj nie robiliśmy. Ja nie robiłem na pewno i Marian chyba też nigdy nie robił gameplayów. Gra w Minecraft. Głównie w Minecraft. Cybernetyczno-masochistyczne, śmieszne filmiki w internecie. Cybercycki i byśmy zakładali... Cyberpingwin. Tak jakoś. Te dęka od okularów Mariana na sutki. Cyber Malina. I to by mogły być jakieś parodie, czy właśnie trailery, tako... Marchew, czyli pietruszka. Jestem w Cyberinfo! I tu dołożę werble, takie... Marian, zrób top 10 swoich ulubionych scen, które były w Cyberinfo. Pozdrawiam. Słuchajcie, bardzo fajny komentarz, dziękuję za niego. No ja w ogóle uwielbiam robić Cyberinfo, uwielbiam je nagrywać, montować. No, wasze komentarze są po prostu kopalnią pomysłów. Także no, słuchajcie, no to jest takie moje top 10 scen z Cyberinfo, do których mam tam jakiś sentyment. Oto one. No to jedziemy. Lista, cyberlista, top 10 moich ulubionych scen, które były w Cyberinfo. Miejsce 10. Wizyta kuzyna Hindusa. Miejsce 9. Death metalowa wersja misia uszatka. Miejsce 8. Gameplay na Helu. Miejsce 7. Jedzenie kebaba podczas driftu. Miejsce 6. Zakopane szwagrówki. Miejsce 5. Palenie hejtów. Miejsce 4. Hera Coca Hash LSD w samolocie. Miejsce 3. Pilot do kota. Miejsce 2. Rozmowa z Wiedźminem. Miejsce 1. Duch dzieciństwa. Także tak to wygląda. Gdzie jest Ola? Marian, jak było na Orange Video Fest? Jak było na Orange Video Fest? No super było, słuchajcie, dziękuję wam za to liczne oblężenie, za to, że mogłem sobie z wami pogadać, przybić piątkę. Słuchajcie, no pobiłem chyba jakiś rekord, bo stałem w jednym miejscu niemalże 10 godzin, bez przerwy. I tam robiłem sobie z wami sweet focie, dawałem autografy, także coś niesamowitego.
Marianie, opowiedz jakiegoś suchara jedząc suchary. Pozdrawiam. Taki klasyk. No dobra, to tak na zakończenie. Kaczuszki, macie suchara. Co robi 9,50 w portfelu? Ledwo dycha. Taś, taś, taś. Under the bridge, under the bridge. Także dziękuję Wam serdecznie za dziś. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Ulubiony sport chirurgów. Rzut przeszczepem. Ty jesteś, nie jesteś w kadrze w ogóle. Bo mamy nie być, jestem bez stroju. Jestem bez stroju. To jest serano.